Mówi się, że połączenia rzek są miejscami magicznymi, miejscami mocy i za chwilę dopłyniemy do połączenia rzeki Białej Nidy i Czarnej Nidy. My w tej chwili płyniemy rzeką Białą Nidą, za chwilę dopłyniemy do Czarnej Nidy i od tego momentu rzeka będzie płynęła pod nazwą Nidy. Będzie nam się tutaj bardzo szeroko rozlewać i tutaj będzie już idealny moment na spływy kajakowe dla rodzin z dziećmi, dla niedoświadczonych kajakarzy. Zobaczcie, po lewej stronie mamy rzekę Czarną Nidę, a tutaj już po połączeniu rzeka Nida. My Was zapraszamy w Świętokrzyskie na spływy kajakowe rzeką Nidą, ale tutaj może jest dobry moment, żeby wyjaśnić. Mamy Białą Nidę, Czarną Nidę i po złączeniu rzekę Nidę, którą w tej chwili płyniemy. Zobaczcie, dwukrotnie szersza od rzeki Białej Nidy, którą przed chwilą płynęliśmy. No i tutaj naprawdę zaczyna się relaksik.